Cześć, witajcie panowie na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam dla Was przegląd promocji na Ekowiecej. W związku z tym, że tak naprawdę wiele marek zostało przecenionych, ja również przygotowałam troszeczkę nowej pielęgnacji, tej do ciała, tej do twarzy i jednocześnie kilka rzeczy do domu, ponieważ no, idzie, słuchajcie, wiosna, mamy troszeczkę więcej energii, więcej powera, troszeczkę więcej słońca wpada do domu, w związku z tym no, tutaj też podkręcamy tempo, jeżeli chodzi o błysk. A jednocześnie w związku z tym, że właśnie pojawia się coraz więcej ciepłych dni, już myślimy pewnie o krótkich spodenkach, o spódniczkach i tak naprawdę odkrytych nogach, w związku z tym będzie coś na redukcję celulitu, ujędrnianie przede wszystkim skóry. No i co ważne, pokażę Wam również produkty do demakijażu. Będzie naprawdę dużo fajnych marek, jednocześnie te, które są aktualnie na promocji, więc no tak jak Wam wcześniej wspominałam, kiedy są promocje na Ekowiecej, u mnie zawsze pojawia się przegląd, co warto kupić, co mnie zaciekawiło i co myślę, że Was zaciekawi. Także promocja jest do 30 marca, korzystajcie, subskrybujcie kanał, wpadajcie na Instagram i zaczynam troszeczkę o makijażu i oczywiście o stroju, ponieważ często mnie pytacie o koszulę. To jest akurat koszula z Zary, która jest dostępna w dwóch odcieniach. Kremowo już widziałyście w przeglądzie nowości od marki Elever Cosmetics, więc jest to druga wersja kolorystyczna, bardziej kremowo-beżowa. Natomiast no, ta różowa po prostu mi iście pasowało do tych pierwszych dni wiosny, w związku z tym ją założyłam. Podkłady, testuję dla Was kolejne podkłady na kanał Ekowiecej, jeżeli chodzi o podkłady matujące, ponieważ już seria oświetlająca podbiła Wasze serce i myślę, że była naprawdę tak merytorycznie przygotowana, że wszystko dosłownie o nich wiecie, więc powstanie podobny film z serii, tym razem podkładów matujących, więc po tej stronie mam Eveline Liquid Control, jest to bardzo długotrwały notabene podkład i obok Wasz ulubiony Lumen Matte. I ten przede wszystkim kontroluje wdzielanie sebum, bardzo ładnie też się trzyma i oba mają podobne krycie, dlatego też zestawienie po obu stronach skóry, więc będziecie miały porównanie, jak się utrzymują, jak wyglądają po wykonaniu makijażu i jaki mają stopień krycia. Myślę, że to jest chyba najlepsze porównanie, ponieważ dosłownie Wam pokażę wszystko, ale jeżeli chodzi o produkty na buzi kolejne, to mamy przepiękny Lumen Flamenco od marki Ecocera. I zobaczcie, to jest wkład. Ja generalnie nadal trzymam je w kartonikach. Jeszcze, słuchajcie, nie dorobiłam się paletki, ale to już niedługo, ponieważ kompletuję po prostu kolory. I muszę Wam powiedzieć, że ten naprawdę podbił moje serce. No przepięknie wygląda. A jako rozświetlenie Apple Pie od marki Ingrid jest, słuchajcie, dostępny na Ekowiecej, także możecie sobie złapać. Ja Wam podlinkuję. A jeżeli chodzi o pomadkę, szukam. I to jest, słuchajcie, Golden Rose Miss Beauty Stay Matte Control, czyli oczywiście matowa pomadka w płynie. W kolorze 03 Rosewood. Przepiękna. Także wszystkie linki, łącznie z produktami, które Wam dzisiaj pokażę i makijażem, będziecie miały na dole, a jednocześnie wszystkie są dostępne na Ekowiecej. Listę promocji i rabatów oczywiście będziecie miały właśnie na Ekowiecej, ponieważ zawsze przygotowuję dla Was listę i rozpiskę produktów. Jednocześnie już wchodząc po prostu na poszczególne okienka danych marek, będziecie miały już przecenione produkty, więc nie będziecie musiały liczyć w głowie, jaki będzie rabat, bo generalnie po prostu wszystko jest zawsze ustawione. Marka Bingo Spa, no wiecie, że ostatnio odkryłam tak naprawdę tą markę, ona generalnie podbija bardzo moje serce. Uwielbiam ich sole. Sole z marki Apis i Bingo Spa to chyba są jedne z moich ulubionych. Bardzo je lubię i powiem Wam szczerze, że tam mnie ogromnie relaksuje. Ostatnio naprawdę miałam zły dzień. Miałam generalnie, powiem Wam szczerze, rzucić wszystko w cholerę i po prostu nic nie robić danego dnia. No ale gdzieś tam się ogarnęłam, zebrałam sobie i potrzebowałam takiego naprawdę dużego odprężenia i ta sól mega mnie zrelaksowała, naprawdę odczułam to. Powiem Wam szczerze, że tak się tym mówi, o, sole relaksują. Ja generalnie w to tak nie wierzyłam, po prostu one mają ładnie pachnieć, gdzieś tam Was rozgrzewać, ale faktycznie zeszło ze mnie to zmęczenie. Ta ciepła kąpiel, no muszę Wam powiedzieć, że dużo wniosła i myślę, że Wy też macie takie dni, że czasami po prostu wszystko Was irytuje. Więc na takie dni sole do kąpieli są idealne. I tutaj, słuchajcie, mamy L-karnitynę, guaranę i to jest taka, ono słuchajcie, tak nie wiem, czy pomarańczowo pachnie, ale tak mega fajnie, tak otulająco, bardzo ładny ma zapach, taki naprawdę przyjemny, taki bardzo luksusowy bym powiedziała, więc naprawdę uprzyjemnia Wam kąpiel i słuchajcie, odkryłam coś fajnego i to naprawdę działa. Bardzo ładnie też ujędrzenia skórę. Ja nie mam może za dużo celulitu, ponieważ no, na bieżąco robię sobie bańkę i masażery, ale powiem Wam szczerze, że na bieżąco chcę też ujędrzać tą tkankę, ćwiczę, więc to ciało się wysmukla, zmienia też swoje kształty, więc takie produkty, no generalnie to jest takie must have. I słuchajcie, wziąłam sobie taki koncentrat z cynamonem i kofeiną, który ma wyszczuplić, zredukować tkankę tłuszczową. No i muszę Wam powiedzieć, że ja uważam, że działa i nie używałam go, słuchajcie, jakoś bardzo długo, a zauważałam na przykład na brzuchu, mam wrażenie, że ta woda mi tak jakoś łatwiej schodzi, że jakoś tak się ładniej uwypukla ten brzuszek. No ja generalnie powiem Wam szczerze, że jeżeli na przykład macie bieżnię, robicie sobie jakiś trening cardio, to warto sobie na przykład wysmarować brzuszek, założyć chociażby już ten kostium do ćwiczeń, żeby on gdzieś tam
to ciało było tak blisko właśnie tego materiału i wypaca się. To jest naprawdę fajny patent. I to słuchajcie pachnie, no jak cynamon. Tak generalnie bardzo cynamonowo, to no, nawet nie słuchajcie świątecznie, po prostu cynamon, jakiś krem. I zobaczcie, ja tego nie użyłam jakoś zatrważająco dużo, to jest ubytek w ciągu 2 tygodni, więc myślę, że na 2-3 miesiące Wam to spokojnie starczy. Ale uwaga, ja to też używam rano i wieczorem, więc chcę tak podkręcić to tempo, zwłaszcza, że słuchajcie, mam kilka fajnych stylówek zaplanowanych, także no te dwa produkty z Bingospa powiem Wam, że super. I jeżeli macie możliwość kupienia sobie troszeczkę większego zapasu, to Wam polecam, bo to fajnie rozgrzewa i tak naprawdę przyjemnie. No te algi niestety jeszcze nie na tą porę, uważam, że no nie, za bardzo mnie, słuchajcie, ziębią. Ale te kremy wszystkie właśnie takie wyszczuplające z Bingospa, naprawdę powiem Wam szczerze, że to jest strzał w dziesiątkę. Zwłaszcza, że no ja widzę, że już podkręcacie tempo ćwiczeń, trochę więcej się pojawia tych cardio, ćwiczeń siłownych, kupiło się sobie bieżnie, bo naprawdę bardzo dużo z Was kupiło bieżnie i muszę Wam powiedzieć, że to jest naprawdę fajny czas, żeby z tego skorzystać, a później możecie sobie na przykład wystawić na balkon, czemu nie? Ja tak przynajmniej planuję, więc myślę, że tutaj akurat te produkty z Bingospa Wam fajnie urozmaicą tą pielęgnację, jednocześnie pomogą troszeczkę wyszczupić. Na pewno zauważycie, że marka Animany się bardzo rozwinęła w ostatnim czasie i regularnie pytacie, jakich produktów możecie używać w ciąży. Tak naprawdę de facto wszystko z tej marki jest dedykowane kobietom w ciąży, kobietom karmiącym piersią i jednocześnie na przykład jeżeli macie atopowe zapalenie skóry, macie bardzo wrażliwą skórę, to jak najbardziej te produkty są wskazane, ponieważ one absolutnie nie zawierają substancji drażniących, takie, które mogłyby negatywnie wpłynąć na takie delikatne skóry. Dlatego też Wam bardzo rekomenduję, zwłaszcza jeżeli macie pytania o to, co możecie używać w ciąży właśnie podczas karmienia, no to są fantastyczne kosmetyki. Ja się o tym przekonałam też będąc w ciąży, ponieważ wtedy w ogóle rozpoczęłam testy tej marki, ale wtedy ten asortyment był o wiele mniejsza. Teraz widzę, że doszły sera do twarzy, dajcie znać, czy testowałyście, które jest Wasze ulubione, ale na przykład mnie zainteresował balsam do demakijażu, ale to już dawno, bo słuchajcie, ja go używałam, też zdenkowałam go, widziałyście na pewno po filmach i między innymi dlatego też zdecydowałam się na nie ponownie, ponieważ ono jest bardzo delikatne. Ja bardzo lubiłam w ogóle zapach i konsystencję tego produktu i to jest Gentle Makeup Remover Balm, czyli łagodny balsam do demakijażu. Tutaj jest naprawdę szereg takich fajnych, łagodnych komponentów dla skóry, składników, które jednocześnie delikatnie pielęgnują i jednocześnie usuwają makijaż, więc to połączenie jest dla mnie idealne, ponieważ ja nie odczuwam ściągnięcia. W ogóle marka Animany jest bardzo ciekawa, ponieważ jest dedykowana skórą wrażliwym, a coraz częściej piszecie mi, że wyskakują Wam jakieś na przykład podrażnienia, plamki się pojawiają, nie wiecie skąd to się bierze. No faktycznie to często wynika z tego, że jest połączenie wody z danym kosmetykiem, no i po prostu macie skórę wtedy podrażnioną, albo na przykład non-stop pojawiają się w zasadzie pytania, co polecam do na przykład skór kobiet karmiących właśnie i osób, które są w ciąży, no bo no de facto ja powiem Wam szczerze, że sama na początku byłam w takim ogromnym szoku, co ja mogę używać, a czego nie, co mi wolno, co nie wolno, bo po prostu na to trzeba bardzo dużo poświęcić czasu. W związku z tym marka Animany tak naprawdę Wam skraca tą drogę i daje wszystkie dosłownie produkty ze swojego asortymentu, które możecie używać właśnie w tym okresie. Także balsam do demakijażu myślę, że Was zainteresuje. Nawet jeżeli nie jesteście w ciąży, nie karmicie piersią, to po prostu jak potrzebujecie czegoś delikatnego, takiego balmu, lubicie takiej konsystencji, no to powiem Wam szczerze, że to jest naprawdę bardzo treściwy. Fajny kosmetyk, mocno nawilżający i jednocześnie delikatnie zmywający. Ja wiem, że część z Was na słowo olejek reaguje troszeczkę takim jeżem na skórze i nie lubicie takich produktów, lubicie takie bezolejowe formuły, w związku z tym znalazłam coś ciekawego i to się, słuchajcie, na pewno sprawdzi mojej mamie, ponieważ ja głównie z myślą o niej, a w związku z tym, że jest promocja, ja wiem, że sobie robicie też paczki dla siebie, dla mam, dla przyjaciółek, żeby jednocześnie wszystko przyszło razem, to pomyślałam, że Wam pokażę właśnie serum wygładzające jako bezolejową formułę od marki Uzdrowisko i to jest dedykowane, słuchajcie, idealnie dla mojej mamy. Ona nie lubi, jak się coś kleje, jak się coś błyszczy na skórze, tylko od razu momentalnie ma się wchłonąć. I pomyślałam właśnie o tym produkcie. Zresztą marka Uzdrowisko to jest polska marka, myślę, że też bardzo ciekawa. I tutaj mamy serum wygładzające, co jest też bardzo ciekawe. To jest też serum nie tylko wygładzające, ale mocno przeciwzmarszczkowe, ponieważ ma retinal, czyli już przekształconą formę retinolu. I mamy tak, jeżówkę, 6 rodzajów ceramidu, co jest też bardzo ważne, ponieważ jak stosujecie retinol, to połączenie z ceramidami jest fantastyczne, ponieważ od razu to jest budulec międzykomórkowy, bardzo ładnie regeneruje skórę i działa tak odżywczo. I mamy dodatkowo halorubinę, nie wiem co to jest, słuchajcie, za składnik, poczytam.
I mamy właśnie kompleks retinalu 0,08, czyli takie delikatne stężenie. Właśnie od takich produktów warto zacząć, albo na przykład kontynuować latem. Więc moja mama, słuchajcie, myślę, że zacznie w tym przypadku. Ale powiem wam tak, ona stosuje filtry, generalnie przeciwsłoneczne, więc jeżeli połączycie taką pielęgnację wieczorną z retinalem, z retinolem, to uzyska się naprawdę bardzo fajną kompleksową pielęgnację anti-aging, stricte wygładzającą, taką też napinającą skórę. I tutaj mamy 97% składników pochodzenia naturalnego. Skuteczne działanie, nie zapycha porów, efekt gładka i piękna skóra, mniej podatna na procesy starzenia i niedoskonałości niezależnie od typu cery. Właśnie, to jest kolejny temat, który bym chciała pewnie poruszyć na kanale, ponieważ tak naprawdę skóra nie zna wieku, albo wiek nie zna skóry i generalnie to też wygląda w ten sposób, że niedoskonałości mogą powstawać w każdym wieku. W związku z tym naprawdę świetnie wprowadzić retinol czy też retinal do swojej pielęgnacji, aby uniknąć tego problemu albo ewentualnie wyleczyć skórę. W związku z tym myślę, że to też przy okazji skór dojrzałych będzie naprawdę fantastyczne rozwiązanie. W międzyczasie przypomniało mi się jeszcze o dwóch markach, które myślę, że Was na pewno zainteresują i są objęte promocją. Między innymi marka Koi. Ja Wam zawsze rekomenduję tą markę, zresztą od wielu lat jestem z nią związana i tak naprawdę testuję bardzo często przedpremierowo kosmetyki, więc tym bardziej się cieszę, że jest przecena na e-kobiecej. Ja Wam polecam bardzo booster pod oczy, bo wiem, że tutaj wśród oglądających są fanki płatków pod oczy, w związku z tym pokażę Wam bardzo fajny patent, czyli najpierw jakby nakładacie sobie tą chodzącą kuleczką esencję z boostera i nakładacie ulubione płatki pod oczy. I to jest, powiem wam szczerze, kompleksowa, naprawdę fantastyczna pielęgnacja. Także marka Koi ma przede wszystkim kremy mocno nawilżające, glinkę Wam polecam, no jest fantastyczna, uwielbiam i jednocześnie oczywiście, co warto kupić na tej promocji, jednocześnie jak chcecie skorzystać z dobrej ceny, to zapas olejku dwufazowego pod bańkę. Idealnie, także przy okazji można sobie jeszcze zamówić bańkę na przykład do kompletu, jeżeli się zastanawiacie, a chciałyście wcześniej na przykład płacić za wysyłkę, no to teraz możecie sobie skompletować fantastyczną pielęgnację i właśnie ten liftingujący booster z peptydami warto sobie wrzucić do koszyka. Kolejną marką, która też jest na promocji i którą uwielbiam za kulę do kąpieli, za świece. Świece, słuchajcie, mają rewelacyjne, naprawdę uwielbiam. Co jeszcze, słuchajcie, na pewno oleje, które Wam ostatnio polecałam, konopny, też warto mieć, bo marka Bosfera ma bardzo dobrej jakości, takie esencjonalne te olejki, ale słuchajcie, no kule do kąpieli to przebijają wszystkie, wszystkie kule, które miałam. Przede wszystkim one są bardzo mocno skoncentrowane, jeżeli chodzi o zapach i często mi narzekacie, no dobra, wrzuciłam kule do kąpieli, no i co? Nic nie czuję, że po prostu no nie ma żadnego zapachu, to się po prostu Wam gdzieś tam rozpuszcza, natomiast te kule będziecie czuły w całym domu i muszę Wam powiedzieć, że jak otworzycie później łazienkę, to ja muszę Wam dosłownie powiedzieć, że czuć ją w całym domu. Na przykład jak Nathan wraca z psem ze spaceru, to mówi, ok, czuć, że robiliście sobie kąpiel, bo Ksawery też lubi wrzucać te kule do kąpieli, często je dzielimy. Te mniejsze może nie, chociaż czasami, słuchajcie, da się je podzielić na pół, ale są też większe, na przykład tutaj mam żurawinkę, a tutaj mam drzewo sandałowe. Jezu Maria, jak one pachną. Także jeżeli chodzi o Bosferę, to kule do kąpieli, świece, to jest po prostu petarda. Będzie Wam pachnieć cały dom, a myślę, że wiosną warto przywołać takie naprawdę delikatne, jednocześnie fajne zapachy, które moim zdaniem też nawiązują do tej czystości domu. Jak czujecie te świece, to one tak otulają Wasze mieszkania, a kule do kąpieli po prostu relaksują. Także przy okazji soli do kąpieli z Bingo Spa myślę, że to będzie fajne. Kolejny produkt, który tym razem zamówiłam z myślą o mojej bardzo dobrej koleżance. Jednocześnie muszę Wam powiedzieć, że takie troszeczkę powierniczce moich często miałam jakichś problemów, czy też po prostu, nie wiem, mam wrażenie, że jak się zastanawiam nad życiem, to właśnie wtedy rozmawiam o tym z Kasią i o takich różnych problemach albo różnych zjawiskach, które się dzieją w takiej przyrodzie ludzkiej. I Kasia ma bardzo dużo takich poglądów podobnych do mnie. I ostatnio, słuchajcie, sprezentowała mi krem pod oczy Senel, tylko tym razem wersję czerwoną, która też jest na kobiecej i też jest objęta promocją. Natomiast stwierdziłam, że skoro jej się tak bardzo ten krem spodobał, to w ramach tego, że ją po prostu uwielbiam jako kobietę, jako osobę, jako też, no mam wrażenie, że też osobę, która fantastycznie rozwija swój biznes i jednocześnie jest tak miła, jak ją znacie osobiście, to wiecie, o co mi chodzi, bo dużo z Was już do Kasi trafiło, to też, słuchajcie, postanowiłam jej sprezentować krem pod oczy Senel, ale tym razem wersję korygującą. I tutaj mamy, słuchajcie, przede wszystkim działanie Pro Age, czyli mocno przeciwzmarszczkowe. Mamy naturalne składniki, jak to pisało na Senel i oczywiście Oleactive, czyli te składniki aktywne, które wygładzają skórę. I tutaj, słuchajcie, przede wszystkim krem ma redukować obrzęki. Kasia w ogóle powiedziała, że ta wersja czerwona,
to jest po prostu petarda. Ostatnio się widziałyśmy i mówi, ty wiesz, że ten krem Sennar jest po prostu genialny. No i faktycznie muszę wam powiedzieć, że i moja przyjaciółka, bo ja głównie o Kasie pomyślałam, jeżeli chodzi o Sennarkę, dlatego, że moja przyjaciółka rekomendowała ten krem, borykała się właśnie z takim niewyspaniem, wiecie jak to jest, jak się urodzi małe dziecko, i ona mówi, że naprawdę ten krem, no, jest bardzo dobry. Zresztą ja już lata temu zaczęłam sobie kompletować pielęgnację z marki Sennar i pamiętam, że olejek do makijażu mi bardzo odpowiadał. Wy też bardzo chwalicie sobie kremy do twarzy. Ja akurat nie jestem ich fanem, ale konsystencja wam odpowiada, także to super. Natomiast dla mnie takim największym hitem jest serum z witaminą C i właśnie krem pod oczy. I tutaj największą rekomendację kładę na te kosmetyki, przynajmniej z mojej strony, ale dajcie znać, co wy lubicie z Sennarki, bo też bardzo często chwalicie sobie ten żel nisko pieniądze się, że on jest bardzo delikatny i faktycznie do takiej skóry problematycznej, tłustej, mieszanej jest genialny i też ma bardzo ładny zapach. I tutaj się zgodzę, ponieważ ja ten żel też bardzo lubię. W związku z tym krem korygujący, już wam pokazuję, jak on wygląda. I on jest w ogóle taki przyjemny dla oka. To jest taki malutki, ale jednocześnie, słuchajcie, tutaj mamy 15 ml, więc to jest taka normalna gramatura. Naprawdę przepięknie się prezentuje na półce. No i jednocześnie mam wrażenie, że troszeczkę Sennar zmieniło szatę graficzną. Chyba tak mi się wydaje. Nawet, słuchajcie, te opakowania są troszeczkę inne. Już nie ma tych wzorków. Także super, bo to naprawdę wygląda bardzo profesjonalnie i to jest naprawdę, naprawdę dobry kosmetyk na prezent dla teściowej, dla mamy, dla osoby, która już jest w takim wieku dojrzałym, czyli dla nas na przykład, dziewczyny, możemy sobie sprezentować krem, więc jeżeli macie ochotę na dobry krem pod oczy, olejowanie włosów, ten temat wraca regularnie w waszych pytaniach, jakich produktów używam, co rekomenduję, co się sprawdza na przykład na przetłuszczającą skórę głowy i tutaj mogę wam odpowiedzieć, że mam produkt, który spełni wasze dwa oczekiwania, czyli długie rzęsy i właśnie mniej przetłuszczania się, jeżeli chodzi o skalp. Jednocześnie walka też z upierzem, ze spędzącą skórą głowy, czyli olejek rycynowy. On naprawdę fantastycznie działa. Marka Natural Queen również ma w swoim asortymencie olejki wszelakie, także możecie sobie zobaczyć, ale mnie głównie zainteresował olej rycynowy, ponieważ ja ich produkty doskonale znam, bardzo lubię zresztą i regularnie pojawiają się w mojej pielęgnacji, natomiast olej rycynowy wcierany w skalp zapobiega przetłuszczaniu się skóry głowy, a wcierany w rzęsy wydłuża je, ładnie zagęszcza, jednocześnie poprawia kolor, taką sprężystość rzęs, więc myślę, że jak chcecie zapuścić, to po prostu umyjcie szczoteczkę po tuszu do rzęs, kropelkę wetrzyjcie i przeciągnijcie po rzęsach, aż od nasady, w związku z tym no to będzie naprawdę bardzo fajny efekt, także olejek rycynowy jest super. Poza tym myślę, że olejowanie włosów to jest kolejny temat, który chętnie będziecie zgłębiać na moim kanale, zwłaszcza, że już powstały no, chyba 3 tutoriale, ale powstanie więcej, więc będę przygotowywać dla was przede wszystkim z Ekobiecą kolejny materiał o pielęgnacji włosów, ponieważ w kwietniu ruszają też świetne promocje, a jednocześnie pokażę wam taką ciekawą markę, która ma również szereg fantastycznych olejków, i pokażę wam patent na maskę na noc na włosy, więc będzie dużo takich tematów włosowych, myślę, że w kwietniu, co moim zdaniem jest świetnym pomysłem, ponieważ włosy po zimie potrzebują regeneracji i przede wszystkim jej wymagają. W związku z tym ja wam pokażę, jak wyprowadzić włosy, a że ostatnio regularnie olejuję, więc w tym temacie myślę, że wam dużo podpowiem. Mam nadzieję, że będziecie czekać na taki materiał, także olejek rycynowy z Natural Queen i ta marka jest na promocji, także sobie koniecznie zobaczcie cały asortyment, ponieważ tam mamy też na przykład hydrolaty, które myślę, że fajnie uzupełnią waszą pielęgnację, albo na przykład świetnie się nadadzą do zabiegu kamieni. Marka Yop również jest na promocji, pokażę wam dwa kosmetyki, które ja przynajmniej wybrałam z myślą o nadchodzącej wiośnie, z uwagi na to, że no mam ochotę, słuchajcie, też zrobić generalne sprzątanie mieszkania, z uwagi na to, że i mycie szybciej już zapowiada, bo ja co dwa tygodnie je myję, w związku z tym wzięłam na testy Family Love, to jest naturalny płyn do szyb, słoneczna lawenda, w sensie bardzo ładnie w ogóle pachnie i jest w sprayu, co też mi ułatwia, ponieważ ja nie lubię wylewać na przykład do miski z wodą płynów, tylko po prostu od razu sobie pryskam na szybę. Przecieram ściereczką, później też na sucho i tutaj mamy 88% składniku płynu naturalnego, 750 ml i do 24 godzin naturalnej świeżości. No ja, słuchajcie, myję w ogóle chyba, mam wrażenie, że często okna, ponieważ raz na dwa tygodnie, zwykle to się myje raz na kilka miesięcy, nie wiem, 2-3. Natomiast ja wam muszę powiedzieć szczerze, że jak ja już sprzątam i widzę te po prostu paluszki ksawcia na szybie, to tak, jednak ja już po prostu wszystkie później lecę okna i jakoś tak mam wrażenie, że od razu więcej tego słońca wlatuje, słuchajcie, do domu. I zamówiłam babci orientalny ogród, naturalny szampon do włosów. Ona bardzo lubi w ogóle tą serię, w związku z tym jak przeglądałyśmy sobie ostatnio kobiecą, to powiedziała, że właśnie się kończy szampon i ten jej bardzo w ogóle pasował. Ona tak, słuchajcie, zapamiętuje w ogóle opakowaniami, mówi, o, ten czerwony krem znakomi i tak, wiecie, mi opowiada. Także to jest
szampon, który w ogóle bardzo ładnie pachnie i powiem wam szczerze, że na początku mówię, nie, to jest żel pod prysznic, no mi nie, to jest szampon, bo słuchajcie, go już miałam. Także to jest kolejna rzecz, którą wybrałam z marki Job, ale oni mają, słuchajcie, fantastyczne żele właśnie pod prysznic. One są w ogóle bardzo skoncentrowane, w związku z tym, jak sobie kilka pompek weźmiecie nawet do kąpieli, to macie już gotową od razu kąpiel i jednocześnie pielęgnację ciała. Więc tutaj naprawdę mamy balsamy, właśnie odżywki, teraz powstała właśnie nowa seria do włosów, więc możecie sobie przetestować. Fajna marka, jednocześnie w super cenie. No i po obniżce jeszcze moim zdaniem to korzystnie wychodzi. Także mam nadzieję, że ten przegląd was zainteresował. Opowiedziałam wam dużo o tych kosmetykach, jednocześnie miałyście kilka przebitek, gdzie po prostu konsystencję można było zobaczyć. No i coś, co może wam da inspirację na przykład, uwaga, walkę z celulitą. Bo słuchajcie, powiem wam, że tutaj tak pełną parą trzeba ruszyć, żeby zobaczyć efekty i przede wszystkim tą regularność zachować. To jest bardzo ważne, tak samo nawet jak regularność w sprzątaniu, do której mi ostatnio brakuje. No, dlatego też słuchajcie, kilka rzeczy z Job sobie zamówiłam i tak, czekam na nową kanapę, czekam na nowy dywan i jak to wszystko będzie, to albo przed nawet, to słuchajcie, będzie takie fest sprzątanie. Także słuchajcie, mam nadzieję, że film wam się podobał. Ja się z wami żegnam. Oczywiście linki do produktów macie na dole, jak i do pełnego makijażu, robię testy, także dużo będzie takich ciekawych zestawień. A tymczasem widzimy się w kolejnych filmach, tak naprawdę już jutro. Także jutro będzie test, nie, ulubieńcy. Ulubieńcy, jutro będą ulubieńcy, przegląd takich ulubionych kosmetyków. No tutaj też będzie dużo inspiracji, oj coś czuję, także subskrybujcie kanał, wpadajcie na Instagram, ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć!